ciąg dalszy bleka, którego robimy. Chcieliśmy pokazać, co tutaj zaczęliśmy już robić, więc tak naprawdę zrobiliśmy oś. Wymieniliśmy wszystkie gumy, które tu są, wymieniliśmy łożyska na wahaczach, były tutaj luzy. Najważniejsze w tych osiach tak naprawdę to jest to, żeby pilnować tych gum. Jeżeli te wszystkie gumy są szczelne, to wtedy nie grozi nam przedwczesne zużycie tych wszystkich łożysk i przegubów. Taka guma kosztuje około tam 80-100 zł. Mamy to dostępne od producenta bezpośrednio, nie bierzemy Zakko, dlatego że mamy taniej. Tutaj wymieniliśmy jeszcze przegub, znaczy krzyżak od przegubu. Też mamy dostępne bezpośrednio od producenta oryginał. Potrafią się te półosie urywać. Nowa coś, całość około 10 tysięcy, więc wiadomo, warto dbać o to, żeby było w całości. Co dalej? Jeżeli chodzi o dolne gumy, nie są niestety dostępne. Są dostępne tylko w całości z tym przegubem. Teraz nie pamiętam kwoty całego przegubu, ale jest to albo 2,5, albo 4 tysiące. A taką gumę mamy dostępną z zamiennika za około tam 80 zł. Pasująco. Co dalej? Maska została zdemontowana. Pojechała do lakiernika. Wymienione gumy na tuzję. Wymienione szybko złącza, może są jeszcze brudne przy montażu, ale są wszystkie oryginalne, nowe. I co dalej? Dalej wiadomo, zaczęliśmy już przegląd. Wymieniliśmy filtry. Filtry akurat stosujemy z zamiennika. Oczywiście nie wszystkie, ale tu gdzie możemy, stosujemy zamienniki. Tam gdzie wiemy, że na pewno nic się z tym nie dzieje, że te zamienniki są odpowiedniej jakości. Wiadomo, z drugiej strony to samo, czyli gumy, łożyska na siłownikach. Co dodatkowo, wymienione też uszczelnienia na siłownikach, dlatego że się pociły. No i na chwilę obecną tyle. Zamówiliśmy już też lampy. Wiadomo, te chromy, tak jak też omawialiśmy, będzie coś z nimi zrobione. Nie będziemy teraz też wszystkiego zdradzać, ale chcemy zrobić, żeby był efekt wow, tak jak już wspominaliśmy we wcześniejszych filmach. Tutaj gdzieś tam jakieś wycieki jeszcze są, to też przyjrzymy, żeby tych wycieków nie było, żeby nie było wstyd postawić ciągnika na kostce brukowej. Z przeglądu, no to wiadomo, zawory już wyregulowane. Robimy duży przegląd, więc ogólnie przeglądy to nie tylko wymiana olei i filtrów, ale też oględziny stanu technicznego. I tak, jeżdżąc do klienta, wykonując przeglądy, też tak właśnie zawsze robimy. Dlatego też nazywa się to przegląd, a nie wymiana olejowa. To chyba wszystko na chwilę obecną, taki krótki vlog. Niedługo jakaś kolejna aktualizacja. To tyle, trzymajcie się, cześć.